Yo, cześć, siemaneczko, ja jestem Elviso, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym materiale, ponieważ w tym oto odcinku gramy sobie na Hypixelu, czyli nie było właściwie z tego serwera odcinku dość dawna, a się to dosłownie byczki wychowałem, więc w tym odcinku moim wyzwaniem będzie to, aby chociaż jedną arenę, kurde, wygrać, co nie? Bo nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę, ale nie jestem aktualnie najlepszy, a kurde, teraz jeszcze na Hypixelu teraz takie coś wprowadzili, że jak wbijasz nawet na arenkę, to nie widzisz, z kim grasz i masz totalnie losowe osoby, co nie? Więc teraz serio, nawet może być jakiś totalny spotkanie. Ja tego po prostu nie wiem, co nie wiem, serio, w tym odcinku będzie to ciężko. W sumie to tyle byczki, bądźcie na tym filmie do końca i zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie na moje, no kurde, wiecie, ja osobiście na Hypixelu gram od dobrych 9 lat, więc naprawdę powiem wam, że jestem dość stary, ale naprawdę, jeżeli chodzi o te teraz czasy, no to nie jestem najlepszy, kurde, wiecie co? Teraz coś takie pytanko, czy teraz go wyjaśnię, czy to on wyjaśni mnie? To jest bardzo dobre pytanie, o kurde, no nie! Mamy chyba delikatny problem, moi drodzy. Mamy chyba delikatny problem, którego ja nie przewidziałem, bo moje łóżko... Czemu nie niszczy łóżka w ogóle? Co jest? Chłopiec, niszcz mi łóżko może, co? Ty! Aha, on nie miał łóżka? Wyjaśnili mu wyrok? Co mu wyjaśnił wyrok? Czekajcie. Czegoś nie ogarnąłem po prostu. Ktoś ten... Aha, tu już się na mnie wbija ping chyba, wiecie? Ej, naprawdę, ten serwer jest totalnie aktualnie powalony. Ja nawet tutaj nie mam pojęcia, co mam tutaj zrobić, żeby cokolwiek wygrać, co nie? Ale naprawdę, tu nie jest łatwo. Tu generalnie nie jest łatwo. Chyba gdzieś naprawdę na tym serwerze to jest tak ogarnięte, że ja nawet nie wiem, z kim gram, co nie? Więc serio. Ja w tym momencie, wiecie co? Są po prostu... Aha, ale się mam łóżko, okay, więc spoko. On mnie i tak zaraz zabije, kurde. Chuj tam już tutaj wbija, to jest jakiś totalny sposób, więc naprawdę. No nie mam już wyla i nie żyję pewnie, co nie? I nie żyję pewnie. Dobra, okej, bijemy cię, okej. Ale mu wolnąłem strefę w ogóle, co jest? Czyli jednak Elviso potrafi. Czyli jeszcze jednak coś tam umiem być, okay, serio. Bez łóżka, to już w ogóle będzie wydanie niemożliwe, więc po prostu powiem teraz tyle. Czy to wygram? Nie wiem, ale... Mega bym chciał, kurde, mega bym chciał. Więc teraz polecimy sobie też jakieś diamenty szybko. Szczerze, moi drodzy, w klepie jestem totalnym zerem. Jest taka tylko moja szansa, że komuś walnę strefę, co nie? Ale bez strefy to nie ma szans, że kogoś zabiję, co nie? No jest to po prostu arealne. Też teraz mam taką nadzieję, szczerze, że ten ping nam odpuści i się wbije w drugim kierunku, wiecie. No bo kurde, tak szczerze, jeżeli teraz się wbije na jakieś emeraldy, to coś tu jeszcze może ugram, co nie? Ale bez tego to takiej szansy nie widzę. Wiecie, to też przy okazji koniecznie jakiś kabestik sobie tutaj wbije, no bo bez kabestika to naprawdę, no kurde. Chyba każdy wie, o co chodzi, co nie? Jakby naprawdę. No moje skille też jakoś sobie tutaj, żeby bardzo nie umawiać, nie by the way. Tak się budujmy, aby kurde nie spaść, bo naprawdę ja bym nie chciał mieć fejla na odcinku bez łóżka już, że sam się do Voida walnę i przez to przegram, co nie? To bym chciał kurde przegrać z honorem, a nie taki frajer, co nie? To byłoby serio w porządku, więc teraz tak, ogólnie, z tego co widzę na midzie chyba jest czysto, jest w miarę safe, więc gościu, lecimy teraz po M-siory, jak to będzie 8, to ja sobie kupuję i jak sobie mieczyk i jakiegoś tutaj, albo perełkę sobie może kupmy, wiecie, bo perełka to w sumie jest dość spoko opcja, a tutaj naprawdę po prostu potrzebuję teraz spokoju, żeby nas nikt nie wyjaśnił, wiecie. W ogóle, że nie ma pinka, co jest? Już go wyjaśnili, kto go wyjaśnił w ogóle? Ja nie wiem, powiem wam szczerze. Ale tu ogólnie widzę, że jeszcze żyje zielony, który ma łóżko i chyba to, on ma tylko teraz wyro. Ale reszta. A jeszcze tylko żyje white, wiecie. I naprawdę, to ta arenka się tutaj widzę, że lekko nam skomplikowała o tyle, że jestem już tutaj właściwie pod jej koniec, kurde. Abym chciał coś tu ugrać, i naprawdę, kurde, jest teraz ciężko. Teraz będzie ciężko, to nie wiem, gdzie jest ten green aktualnie, ale błagam, żeby on teraz wyjaśniał white, a nie mnie. Bo jak on teraz przyjdzie na mnie, to serio po prostu umarłem, co nie? To po prostu byczki umarłem, okej, ale z tego co mi się wydaje, aktualnie jest w miarę safe, nikogo tu nie widzę. Więc teraz sobie kupmy tu jakiś mieczek szybko, kupmy sobie perełkę jeszcze i kupmy sobie, kurde, lepszą zbroję zaraz szybko, bo tu jest dość kiepsko. W ogóle, by the way, też sobie tutaj kupmy szybko tego fire bola i on jest teraz u pinków, więc to jest moja idealna okazja, aby jemu wyjaśnić wyro, o kurde, to byłoby mega mocne, gdybym zdążył, czy zdążę, nie mam pojęcia, to nie są takie firebola jak na koksie, co nie, więc w tej serii może być różnie. Dobra, doskoczę, ledwo, ale wbiłem się, a w ogóle mam już takiego lowa, w ogóle, ej, serio, ten serwer nie ma mocnych fireboli i to jest bardzo odczuwalne, naprawdę, ej, teraz żyje tylko ja i ten gościu, o kurde, się porobiło, byczki, się porobiło, widzowie, czy ja to wygram, nie mam pojęcia, ale chłop, skoro został teraz sam ze mną, no to jest mega kocurem, co nie? Ja mam po prostu szczęście, on pewnie jest kocurem, więc naprawdę, wiecie co? Teraz się może po prostu jakoś bije na mida, albo nawet nie mam zaraz nawet jak się stąd bić na mida, o kurde, dość kiepsko tutaj, wiecie, dość kiepsko z tym, też teraz bądźmy czujni, bo on... On jest w ogóle teraz u redów i on chyba teraz sam się wbija na mida, wiecie, więc w tej sytuacji albo my go pozbawimy teraz, wiecie, emeraldów, albo on nas pozbawi życia, wiecie, więc teraz serio się mega skupmy. Dobra, ja mam też jednego łuku, a nie, teraz się tu się już wbija, o kurde, ale chłop ma zbroję, chłop ma enchanty jeszcze, a ja tak w sumie, tak bym powiedział, że dość średnio jest u mnie, co nie, u mnie jest tak dość średnio, bym powiedział. Ej, czemu nie walić firebole, mordo, daj mi spokój, mordo, uspokój się, okej, dalej żyjemy. Okej, to będzie ostra klepa. To będzie ostra nawalanka. Dobra, o kurde, mam kabestika, więc coś tu może jeszcze ugram, co nie?
No coś tu może jeszcze ugram, ale naprawdę czarno to widzę, wiecie? Ja to naprawdę czarno widzę, jak to może wyglądać. O kurde, już mam mało klocków, to już w ogóle może być kiepsko. To już w ogóle może być kiepsko. Nawet nie mam go teraz gdzie sknokać, wiecie? I naprawdę, nawet nie mam go gdzie knoknąć, więc ja teraz sobie może wbiję po te diaksy i polecimy sobie po production 2. Się aż zestresowałem, wiecie, naprawdę. To jest ostry stresik już, kurde. Chciałbym tą rękę wygrać, bardzo bym chciał udowodnić widzom, że jeszcze potrafię, okej? Okay? Naprawdę, proszę, proszę, dajcie mi tą możliwość. On nie ma niewidki. Nie, on nie ma żadnej niewidki. Kurde, co on tam właściwie knuje, co nie? Czemu się tutaj wbił i się wrócił, powiedzcie mi? Miał po prostu doła chyba, co nie? Czy nie? Ej, bo ja go teraz nie widzę. On jest teraz w mojej bazie? chyba tak, z tego co mi się wydaje. Tak, on tu jest, ale kurde, on się cyka na mnie wbić, wiecie? On się na mnie tutaj cyka wbić, ja się mu absolutnie z tego powodu nie dziwię. No bo kurde, ja manka bez sticka. No to chyba nie wiesz, manka bez sticka. Ej, ej, synuś, synuś, bez takich na mnie, bez takich, synek. Synek, ja mam też Fireballa. On już w ogóle na tej palmie widzę, że był wcześniej, więc grubo. O kurde, o kurde, o kurde. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić właściwie? Widzowie, 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 albo teraz pułapka, albo nas nie ma. Albo pułapka, ej, bo on jest mocny w to. On widzę, że jest w to mocny w tej sytuacji. Albo odwalę mega mocną akcję, albo nie żyje. Okej, okay. O kurde, walnąłem go. Ale on przeżył, on przeżył, bo chłopiec serio mocny widzę. Dobra, okej, okay. Wow! Napisał mi haker w ogóle! Napisał mi haker! Co jest, widzowie? Elviso wygrał na Hyperspace'a na Lighthouse'ie, na najtrudniejszej mapie! Ej, powiedzcie mi, jak to się stało, w ogóle to miałem po prostu taką myśl przez sekundę, co by zrobił stary Elviso. Więc walnąłem perłę po prostu do niego i z kabystika poleciałem. Ej, powiedzcie mi, tak serio, to było mocne, to było dość mocne, to było sprytne po prostu. W ogóle na tej mapce gram po raz pierwszy od 2 lat, więc nie wiem, co z tego będzie w ogóle, czekajcie. Gdzie to jest w ogóle wyspa, czy jaś? Ona jest chyba tam z boku? Okej, nie mam pojęcia, byczki. Mapka dość kiepska tak pode mnie, więc ja tego... Ogólnie bardziej sobie radzę na takich mapkach starych, wiecie, jak właśnie taki Lighthouse. Ale kurde, ta ręka była serio mocna, jakby naprawdę. Gość był w tą grę dobry, jeszcze mi napisał, że jestem cheaterem. Ej, naprawdę, mega fajnie, w takiej sytuacji w tego... Ej, ej, już? No stary, już? Nie, nie, nie zdążył. Ale uwalony strafę w ogóle, o kurde, Elviso. Kurde. Widzowie, teraz jest kiepsko, w ogóle mam teraz linki, więc spoko. Ale naprawdę, bez wyrka. No to wcześniej mieliśmy farta, ale teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. Lekko się cykam w sumie, bardziej, że żółty. Teraz się pewnie na mnie fest sfokusuje, wiecie. Już tu wbija. On już tu wbija, widzę, okej, czy nie? On już tu leci, o kurde, o kurde. W ogóle jak się na mnie chłop sfokusował, to nie, naprawdę. To był dość mocny target na mnie. Dlaczego aż tak się na mnie wbiłeś, gościu? Zobaczcie, tak jakby... Powiedz mi, on zaraz spadł w ogóle? Spadł wojna, okej, mamy teraz okazję, żeby jakieś emeraldy zgarnąć i coś jakoś wygrać, bo serio bez emeraldów, no to z moim skillem win jest nierealny po prostu. Tak osobiście uważam, że emerald jeszcze git, no bez tej perełki no to nie mam pojęcia, bo się tam ta arenka skończyła, co nie? Jakby perła nam tutaj serio mega pomogła i była taką sytuacją, która nas po prostu uratowała i nam dała taką taktykę, co nie? Okej, okay. O nie, mam w ogóle jakieś enchanty już, o kurde, no nie, dupa, dupa, dupa w ogóle, nie żyje, nie żyje, elo. Elo. Co jak co, ale ja nienawidzę tych nowych mob, jakby jak dla mnie są takie po prostu paskudne. To są mapy wielkości, kurde, Minecraftowego świata, jakby te takie pierwsze mapki, takie stare, są najbardziej klasyczne, są małe, zwinne, a te nowe to są, kurde, takie, wiecie, takie niepraktyczne po prostu. Więc na moje stare mapy wygrywają, a te nowe są po prostu dobanie, sobie na nich nie radzę, wiecie. Więc teraz tak w ogóle, to jakby, no co to jest w ogóle o taką wyspę, kurde, powiedzcie mi, wygląda, a co, nie można nawet budować? Hypixel, halo, Hypixel, dlaczego tak niby, dlaczego, to jest bez sensu, ale niech wam będzie, okej, okay, spoko. On ma tu jeszcze widzę, że opena, więc wiecie co? Albo zdążymy, albo mu łóżko po prostu nie wyjaśnimy, nie mam pojęcia. Ale gościu chyba jest jakiś dobry, kurde, nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Ale ma dalej open, on ma dalej wyrko open. Widzi mnie, w ogóle nie widzi mnie. Okej, okay. Elviso zdążymy, Elviso zdążymy. Ej, on ma AFKA! Ty! Po prostu gościu jest AFK. AFK, alright, bro, alright, alright, no problem, dzięki, dziękuwa. I to było dość proste, już myślałem, kurde, że jakoś tutaj wygram, a po prostu to była tak nieuczciwa rozgrywka, że nawet nie miałem jak tego przegrać, co nie? No chyba, żebym spadł sam z siebie, nie? Ale spoko, bardzo fajnie, więc wiecie coś, ogólnie już w tym filmie jestem taki szczęśliwy, że taką odwaliłem akcję, że naprawdę ja nie wiem, co będzie dalej, co nie? Ale i tak, jakby nawet już teraz tą rankę przegrał, to jestem happy, okej? Okay? Naprawdę, na moje... Ja już swój sukces w tym filmie mam, jestem z siebie szczęśliwy, więc teraz tak, więc teraz jakoś może też kupię jakieś tutaj fireballe. Kupmy sobie w ogóle też toolsy, żeby komuś móc to łóżko wyjaśnić i polecimy zaraz sobie na jakieś kolejne wyro. No i gościu, to co, nie teraz po prostu raszujemy, co nie, jakby naprawdę. Ja sobie teraz na tych bedłostach w miarę poradziłem, Alence, więc oby tak było dalej w ogóle. Okej, okay. Chyba już nie ma łóżka żółty, który jest obok, więc nawet spoko sytuacja. Więc my teraz sobie polecimy w drugą stronę i zobaczymy, czy tam coś wyjaśnimy, co nie. Zaraz zobaczymy, cyk, 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 dobra. Mam jakieś deksy w ogóle, nice. Ok,
Okej, jeszcze Pig ma w ogóle łóżko, a chyba go nie ma w bazie, bo jest obok. O nie, właśnie umarł, będzie w bazie, więc kiepsko. Chyba że tam wbije z jakimś fireballem zaraz, albo i tak zdążę, bo on ma UP na mordo. On ma UP, no i tak to zdążę mu rozwalić, co nie? Okej, okej. Siema, siema byku. O kurde, te... ej serio, te fireballe na tym serwerze są kiepskie, no. One nie są najlepsze. Ej, bo też tu widzę, że szary tacie łóżko, a ja nie mam łóżka, o nie! O nie! Tego się nie spodziewałem, na to nie byłem gotowy. Na to nie byłem gotowy, więc teraz, okej, też widzę, że szary nie ma łóżka. A żółty wyjaśnił mnie. Nie, to był zielony, okej, to był zielony mordeczki. Więc zemsta przyszła na mnie, mogłem iść w drugim kierunku zamiast w tym, gdzie mi nic nie groziło. A przez to sobie właśnie tutaj teraz nawaliłem, nie? W moim planie, więc mega, mega niefajnie. W ogóle chłop się teraz, żółty jest diaksowy, cały jest obok mnie? Co jest, przecież on nie miał łóżka. A teraz chłop sobie radzi bardziej na te ręce niż ja, ej, bardzo niefajnie. Bardzo mi się to nie podoba. Okej, więc teraz tak, okej, nie. My nie walczymy, mordo. My nie walczymy, to nie ma sensu. Ej, co mnie walisz fireballami, mordo? Sojusz, sojusz, stary. Ej, no nie! Nie bij mnie! Nie bij mnie, stary, ja nie mam szans z tobą. Stary. O, olał mnie. Olał mnie, dziękuję bardzo, dziękuję ci. Więc teraz jeszcze zagraniemy jednego diaksa i się zaraz myślimy na... Oha, już nie ma się zielonego łóżka, więc nice. Więc zemsta poszła słodko bardzo, więc fajnie, fajnie. O nie! Tu jest zielony! Tu jest zielony, no nie! No nie, ja nie chcę umierać, tak wcześnie! Mam, nawet nie mam klocko, żeby mu zwiać. Nawet nie mam klocko, żeby mu zwiać. No jasny gwint. Okej, lecimy sobie jeszcze raz. O nie, nawet nie mam gdzie uciekać, moi drodzy. Nawet nie mam gdzie uciekać. On na mnie leci. On na mnie pewnie leci, znając życie. Tu jest, widzę, że baza pinka. Czy on jest w bazie? Oby go nie było w bazie, czekajcie. Dobra, nie ma fireball, nie ma fireball żadnych. Czy on mnie serio goni? Ale byłby wtedy mędą, gdyby mnie gonił, co nie? Ale byłby wtedy szują, co nie? Goni mnie, no pewnie, że mnie goni. Ale menda dosłownie. Jakby ma całą rękę w dupie i wbija się na nim, mimo że nawet nie ma łóżka, co nie? Jakby jaki jest tego sens, nie ma zielonego pojęcia. Ale serio, straszna menda. Dobra, goni mnie. Dalej mnie goni, no pewnie, że mnie goni. Ale serio, to trzeba być taką szują, co nie? Chłop właściwie bez łóżka zrobi wszystko, żeby mnie zabić. Naprawdę, to jest totalna tragedia. Dobra, więc teraz szybko sobie jakoś może jeszcze uciekniemy. Dobra, dupa! Ej serio, ale chłop był taką dosłownie szują, jakby bez żadnego łóżka zrobił wszystko, żeby mnie dobić, mimo to, że nie byłem jakiś tam od niego gorszy. Może bym go nawet jakiś ty w klepie zabił, ale po prostu uznałem, że nie no, lepiej uciekać, jak on mnie po prostu tutaj walnął i już w tym miejscu poległem. Więc moi drodzy, w tym filmie będziemy sobie już kończyli, ale ja i tak mimo wszystko, mimo że teraz rękę przegrałem, to ta pierwsza była tak genialna, że naprawdę jestem po prostu happy, co nie? Jakby ta perełka była taka mocna, że no, kurde, dzięki temu właściwie udało mi się wygrać, co nie? Bo gdyby on się jakoś do mnie dobił, to byłaby jeszcze taka szansa, że on by mnie zabił, co nie? Ale kurde, jedna perełka, dwa hity z kabestika i jeszcze chłop mnie zwyzywał od hakerów, więc mega fajnie. I z tym odcinku będziemy sobie kończyli, więc teraz tak po prostu tutaj subujcie kanał z dzwonkiem, bądźcie na bieżąco, a my widzimy się na odcinku jutro, bo na moim kanale macie odcinki daily, raz są Bedwarsy, a raz jest Skyblock, więc dziękuwa, siemaneczko, eleczko raz największe, przeogromne oraz przepotężne, uwaga, 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 yo!